TriStar jest globalną propozycją od Mitsubishi na autko miejskie. O ile na rynkach wschodnich auto cieszy się dużą popularnością, u nas w Europie niestety brak lifestyle'owych dodatków sprawia, że to auto cieszy się niezbyt dużą popularnością i rzadkością na naszych drogach. Postawiony obok swojego poprzednika Colta wygląda bardziej jak jego starszy brat niż następca, także jeżeli chodzi o stylistykę zewnętrzną, Mitsubishi się niezbyt postarało. Obecna generacja zadebiutowała w Polsce w 2014 roku, natomiast na innych rynkach można go spotkać pod nazwą Mirage i jest on dostępny już od 2012 roku. Jak sami widzicie, producent niezbyt popisał się podczas projektowania tego auta. Jest ono nijakie i ciężko zawiesić oko nawet na jakimś detalu. Konkurencja z klasy Mitsubishi Space Star wygląda naprawdę dużo lepiej. Jedynymi elementami, którymi możemy poprawić nieco wygląd Mitsubishi, są to jaskrawe kolory dostępne w palecie producenta. Możemy także dobrać perłowy lakier. A w miejsce stalowych felg w wersji Intense pojawiają się seryjnie 15-calowe aluminiowe felgi. W tylnej części nadwozia nad tylną klapą znalazło się miejsce dla lotki oraz dla dwóch przetłoczeń mających za zadanie ukryć zawiasy mocujące klapę do nadwozia i jest to kształt opatentowany przez Mitsubishi. W naszej redakcji próbowaliśmy znaleźć podobieństwo Mitsubishi Space Stara do innych produkowanych obecnie aut i moim zdaniem tylny zderzak, szczególnie patrząc na niego od góry, jest bardzo podobny do zderzaka w pierwszej generacji Smarta. Na tylnej klapie mamy bardzo rzadko stosowane rozwiązanie, czyli kasetową klamkę do otwierania tylnej klapy, a po jej prawej stronie znalazło się miejsce dla przycisku wchodzącego w skład bezkluczykowego systemu do otwierania całego pojazdu. Za pośrednictwem tego przycisku, jak i przycisku znajdującego się na drzwiach kierowcy, możemy odregulować wszystkie zamki w aucie. Bagażnik Mitsubishi Space Stara mieści 235 litrów, ma on bardzo regularny kształt, ale w jego wnętrzu nie znajdziemy żadnych pomocnych, organizujących przestrzeni ładunkowej dodatków, np. haczyków, czy też siatek, miejsca mocowania na siatki. Pod podłogą, śmieszną podłogą, ponieważ stanowi ją kawałek materiału oraz dyktafon. To trzeba dać. Co to jest? Podłoga bagażnika stanowi kawałek materiału z wygłuszeniem, a pod nim znajdziemy kolejny element, którym jest taka dykta. Pod nimi znajduje się miejsce dla zestawu naprawczego, gaśnicy. Istnieje również możliwość dokupienia sobie to miejsce koła zapasowego. Niestety wnętrze bagażnika, jak wyciągniemy podłogę, widać, że w niektórych miejscach lakier w miejscu styku właśnie z tą dyktą się przeciera, także może to świadczyć o słabej jakości powłoki lakierniczej. Wnętrze sprawia wrażenie, jakby jego projekt pochodził przynajmniej sprzed 10 lat, ponieważ no jest nudny i nie ma tutaj kompletnie żadnych ciekawych dodatków, na których można zawiesić oko. Natomiast podoba mi się materiał, z jakiego wykonana jest kierownica. Po lewej stronie za kierownicą znalazło się miejsce dla przycisku Start-Stop, który zastępuje konwencjonalny kluczyk, także nie musimy wkładać go do stacyjki i przekręcać. Wyposażenie, którego mi tutaj naprawdę bardzo mocno brakuje, jest brak możliwości ryglowania zamków podczas jazdy. Zegary są bardzo proste, wyświetlają one obroty silnika, a także prędkość. A na dole znalazło się miejsce dla wyświetlacza komputera pokładowego, w którym natomiast zabrakło funkcji pokazywania chwilowego spalania. Na środku deski rozdzielczej mamy lakierowany na czarno świecący plastik, natomiast standardem w wersji Intense jest automatyczna klimatyzacja. Fotel posiada regulację oczywiście przesuwów w przód, w tył, regulację pochylenia oparcia, a także mamy tutaj pokrętło służące do regulacji wysokości siedziska. Nie jest ono w żaden sposób połączone z oparciem i właśnie kręcąc tym pokrętłem podnosi się jedynie siedzisko, a oparcie stoi w miejscu. W boczkach drzwiowych znalazło się miejsce na butelki, natomiast jeżeli chcielibyśmy używać kubków, to cup holdery znajdują się pomiędzy fotelami przed lewarkiem skrzyni biegów. Zaskoczeniem natomiast jest tutaj ogromna ilość miejsca w drugim rzędzie, ponieważ po tak małym nadwoziu nie należy się spodziewać takich wymiarów. I jak sami widzicie, mimo tego, że fotel jest ustawiony pode mnie, mam 1,80 m wzrostu, z tyłu bez problemu usiadłem i mam dużo miejsca na nogi.
Tylna kanapa nie ma wyraźnie zaznaczonych miejsc siedzących dla trójki pasażerów. Jest ona płaska jak deska i przypomina te stosowane w pick-upach. Przechodząc do jazdy Mitsubishi Space Starem, pierwsze co rzuca się w oczy po przejechaniu kilku kilometrów, jest to dość głośna praca zawieszenia, ponieważ no, wszelkie nierówności, o zresztą teraz jak sami słyszeliście, słychać po prostu, to zawieszenie jest dość twarde i podskakuje, potrafi podskakiwać na dłuższych poprzecznych nierównościach. I brakuje mu nieco stabilności przy wyższych prędkościach, ponieważ właśnie przy pracy zawieszenia potrafi auto dosłownie przesunąć na pasie. Głośna praca zawieszenia potęgowana jest jeszcze przez słabe wyciszenie kabiny. Również silnik jest tutaj bardzo mocno słyszalny w kabinie. A pod maską siedzi 3-cylindrowy silnik o pojemności 1200 cm3. Ma on 80 koni i naprawdę bardzo dobrze radzi sobie z napędzaniem tego auta, które waży 840 kg, troszkę ponad 840 kg, także no nie ma on tutaj za wiele do roboty. Ma typowy dla 3-cylindrowego silnika słyszalny wyraźnie warkot. Mi osobiście to nie przeszkadza podczas jazdy, natomiast znajdą się osoby na pewno, którym to będzie to przeszkadzało. Jeżdżąc w mieście najmniej udało mi się spalić tym autem w okolicach 6,5 litra. Natomiast najbardziej realne wyniki przy bardziej zakorkowanych miastach, czy też podczas używania klimatyzacji, myślę, że spalanie będzie kształtowało się w okolicach 7 do 7,5 litra na każde 100 km. Jadąc na trasie udało mi się zużyć 5,8 litra na każde 100 km. Myślę, że ten wynik można jeszcze spokojnie obniżyć o pół litra, natomiast więcej to auto spali nam jedynie podczas jazdy, szybszej jazdy na autostradzie. Układ kierowniczy w Mitsubishi Space Star nie jest wspomagany ani zbyt silno, ani zbyt słabo, także nie będzie nam przeszkadzał podczas jazdy po mieście, nawet będzie nam pomagał. Także średnica zawracania na poziomie 9 metrów jest akceptowalna i bardzo ułatwia poruszanie się po wszystkiego rodzaju parkingach. Wyjeżdżając na trasę tym samochodem, musimy liczyć się z tym, że powyżej prędkości rzędu 100 km na godzinę autko traci nieco na stabilności i będziemy musieli bardzo je pilnować podczas pokonywania różnych nierówności, a także musimy uważać na podmuchy wiatrów generowane przez przejeżdżające z naprzeciwka, na przykład tiry, ponieważ również potrafią one nieco wyprowadzić Mitsubishi z równowagi. Najtańsze Mitsubishi Space Star uda nam się nabyć za 39 990 zł. Natomiast wersja Intense, którą mamy w teście, najtaniej nabędziemy za 46 990 zł. Mitsubishi przygotowało teraz również ofertę specjalną i rabat w wysokości 3000 zł na modele z ubiegłego roku. Mitsubishi Space Star, można o nim powiedzieć, że jest to auto uwstecznione, ponieważ no, powinien trafić na rynek co najmniej 10 lat temu i w tamtejszych realiach mógłby zagrozić klasowym liderom, jednak w tym momencie ciężko będzie mu zdobyć większą rzeszę fanów i będzie to raczej produkt niszowy, co zresztą pokazują też raporty sprzedaży tego auta. Na zakończeniu filmu chciałbym Wam bardzo podziękować za jego obejrzenie. Zapraszam również do subskrypcji, śledzenia naszego fanpage'a, a także odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem rwdpb.pl. Na ten moment dziękuję Wam, a także Mitsubishi Polska za udostępnienie auta oraz zapraszam na kolejne testy. Na razie.